Witam panie prezesie. Proszę nam opowiedzieć o przebiegu meczu w Cieszynie i tym, jakie wrażenia po. No graliśmy zgodnie z tym harmonogramem. Finał grało 4 zespoły. Gospodarze Dębowianka Dębowiec, który był faworytem tych rozgrywek. Lubliniec, który po raz któryś startował już o drugą ligę. Konstantynów, drużyna spod Łodzi, która również brała udział wcześniej w grach o awans do drugiej ligi, no i Podkarpacie Bobowa. Graliśmy 3 dni, codziennie były rozgrywane 2 mecze. Jak wiemy, wcześniej lider wchodził do drugiej ligi, druga drużyna grała baraż o drugą ligę ze Spadkowiczem. No niestety w 2 pierwszych meczach ponieśliśmy porażki z Dębowcem po takim ciężkiej grze i po słabym początku, później troszeczkę było lepiej. Z Lublińcem mimo porażki gra była zdecydowanie lepsza. Natomiast z liderem Konstantynów była to gra już właściwie o honor, bo trzecie miejsce dawało tylko miejsce na podium i puchar. W finale to jest bardzo ważne wydarzenie. Wygraliśmy ten mecz 3-2. Wszystkie sety były do 22, do 22, do 22 i tiebreak bodajże do 9. Chcę w tym momencie podziękować wszystkim dziewczynom, bo cała trzynastka, mimo że to był 13 piątek, wszystkie starały się dać siebie wszystko. Jedne grały więcej, drugie mniej. Myślę, każda zagrała na niezłym poziomie, a młodsze, które były z nami, pewnie też się muszą, przyglądały się też meczom innych drużyn i pewnie wyciągną wnioski na przyszłość. Chcę powiedzieć jeszcze na koniec, że ta odległość naszej drużyny od drugiej ligi nie jest daleka i myślę, że jeszcze możemy w niedługim czasie również powalczyć o tą drugą ligę. Właśnie w zbliżonym składzie do obecnego, bo myślę, że to jest bardzo fajny skład. Może jeszcze warto wspomnieć o osobach, które przyczyniły się do wyjazdu. No więc tutaj chcę podziękować burmistrzowi Bobowej, panu Wacławowi Wiligędzie, który właściwie od początku nas pomagał w tych działaniach, senatorowi Kogutowi, bankowi spółdzielczemu Bobowej, pani Wiesławie Włodarz, panu Leszkowi Kusiowi, firmie Akcent, firmie Juchas Bis, pani Gargula Krystyna i Andrzej Fyda, firma Inster, firma, która produkuje grzejniki. No to wszyscy nam pomogli, do kogo się zwróciłem, ten wyraził. Odbiło takim fajnym akcentem, były telefony, również wywiady, pytania. No widać, że ta Bobowa siatkówką stoi i to wydarzenie na pewno się pisze w historii klubu, na pewno. To jest taka historia młodego miasta, pierwsze tak nigdy w historii Bobowej nie było. Jaki ciekawy akcent bobowski na meczach w Cieszynie? No, akcentów było ciekawych parę. Pierwsze to był taki pozytywny bardzo, że zaskoczył nas obecnością burmistrz z małżonką, który zasiadł na trybunie w piątek, dojeżdżając do Cieszyna z jakiegoś służbowego wyjazdu do Krakowa. No, było to na pewno pozytywne zaskoczenie i było nam bardzo miło, że ta postać się pojawiła, zresztą dziewczyny dostały czekoladki, dostaliśmy jakieś gadżety dla klubów, które z nimi graliśmy. Później no, takim momentem na pewno był fajnym koniec turnieju, bo mogliśmy oglądać dziewczyny, które płakały ze zwycięstwa i płakały, że przegrały, prawda? Bo Dębowiec przegrał, Lubiniec wygrał, tam jeszcze taka była fajna sprawa, bo taka była zmiana koszulek na boisku. Nie wszyscy zdążyli to sfotografować, a było co na pewno. Szampany, które były przygotowane przez gości, gospodarzy, jednymi polali po prostu zawodniczki, a drugim chyba z jakiejś tej smutku to chyba kibice sami po prostu zadegustowali. Pierwszy sędzia, który był przez 3 dni, on miał za zadanie wybrać najlepszą zawodniczkę z każdego zespołu i w naszym zespole wybrał Basię Dziedzic leworęczną, która zresztą grała z kontuzją, ale jakoś sobie dawała radę, gdzieś ją tam doszczek. Myślę, że zdanie trenerów było również podobne. Co jeszcze ciekawego? No w jakimś tam momencie zgasło światło na sali. Musieliśmy troszeczkę czekać, później żeśmy Lublinie dogonili.
No i tyle. No. Podróż przebiegała sprawnie, troszeczkę nam się to przeciągło. Graliśmy pierwszy mecz tak z biegu, bo praktycznie prosto podjechaliśmy pod halę, ale wydaje się, że cel został osiągnięty, myślę, i jest wyzwanie dla dziewcząt. Wiemy, co trzeba zrobić, żeby ten cel kiedyś osiągnąć, aczkolwiek będzie trudno, bo trzeba znowu tą trzecią ligę zaliczyć w przyszłym sezonie, być w czołówce. No najlepiej byłoby ją wygrać. Pręczas się trafia na zespoły z drugiego, trzeciego miejsca, czy trzeciego i czwartego. I Pręczas jest na starcie troszeczkę lżej, ale tu troszkę szczęścia też trzeba mieć. Także myślę, że będziemy walczyć. Jak dziewczyny nie pękną, myślę, że mamy fajny zespół, mamy dużo dziewcząt i myślę, że są potencjalne kandydatki nawet na grę w drugiej lidze. Czego życzę dziewczynom i sobie również, a myślę i środowisku Bobowskiemu, bo wiem, że strona zapowiedzią turnieju półfinałowego i finałowego była bardzo mocno odwiedzana tutaj przez ludzi, którzy się interesują stroną Bobowa 24. Dziękujemy również portalowi za to, że był z nami, prowadził wywiady, przekazywał informacje, pokazywał zdjęcia. Myślę, że to też jest jakaś promocja i pewnie dobrze służy siatkówce na przyszłość. Powiem dzisiaj tak, że dzisiaj mamy już fajną salę, mamy kibiców, mamy zawodników, mamy trenerów. Jeszcze pewnych rzeczy nam potrzeba, ale myślę, że to będziemy rozmawiać na zarządzie klubu, co zrobić, aby jeszcze tą siatkówkę bardziej rozwinąć. Cel jest wyznaczony jednoznaczny. Bobowa kiedyś musi mieć drugą ligę. Co na temat gry może powiedzieć zawodniczka? No tak jak tutaj już trener powiedział, dwa pierwsze mecze były dla nas no, bardzo ciężkie. Po przyjeździe właśnie grałyśmy z gospodarzem pierwszy mecz. No powiem szczerze, że niedużo nam brakło. Po prostu nie, na początku rozegrałyśmy się może zbyt mało, natomiast już ten drugi, trzeci set już wyglądały całkiem fajnie. Udało nam się nawet wygrać jeden set, natomiast no, troszkę nam jeszcze brakuje. Na drugi dzień już było lepiej, natomiast dziewczyny no, widać, że bardzo starały się. No, grają już o wejście szósty raz, więc no, dawały z siebie naprawdę wszystko. Natomiast u nas, no nie wiem, brakło może trochę szczęścia i takiego jeszcze lepszego zgrania w drużynie. No i ostatni mecz, no tak jak tutaj właśnie trener mówił, grałyśmy o trzecie miejsce. Myślę, że tak zmobilizowałyśmy się jak mogłyśmy tylko najbardziej i wygrałyśmy 3-2. No powiem po ciężki, bardzo ciężki mecz. Ale myślę, że już niedługo będziemy znowu walczyć o drugą ligę, więc może się uda i w końcu kiedyś wejdziemy do drugiej ligi. Takie jest nasze marzenie wszystkich dziewczyn.